Witam serdecznie z Nowego Jorku, Jaśmi z tej strony, a dzisiaj pójdziemy sobie i zobaczymy hotel. Hotel, w którym się byłam, zatrzymałam, on jest w samym centrum, praktycznie tuż przy Times Square i mówię hotel, a pokazuję Wam ulicę, dlatego że na dobrą sprawę, wielką niespodzianką dla mnie było to, że to było tuż przy kościele scjentologicznym, więc na dobrą sprawę za każdym razem jak tam wracałam, czy zmienić skarpetki, bo mi przemokły, czy nie wiem, przebrać się, czy cokolwiek innego zrobić, to ktoś mi chciał wtrącić jakąś ulotkę i na przykład zaprosić mnie na darmowe badanie jakimś tam magicznym urządzeniem z kosmosu. W każdym razie tak wygląda lobby, to jest w ogóle hotel, nazywa się Paramount, on jest w miarę blisko Broadwayu, podobno tam sporo jakichś tam różnych aktorów, nieaktorów zatrzymywało właśnie, jeżeli potrzebowało się przespać po to, żeby wystąpić na scenie. Tak wygląda mniej więcej pokój, to jest pokój z dwoma podwójnymi łóżkami, chyba tak to się tłumaczy na polski. Jest dość skromnie urządzony i te pokoje akurat z tego, co słyszałam i widziałam, w tym hotelu są dość małe. No widok nie poraża, no cegły, okna, drabiny, ale z drugiej strony na widok to się nie ma co nastawiać, bo umówmy się, że po prostu no to tak wygląda, jak wygląda. To nie chodzi o to, żeby to były jakieś wakacje i wizja, że się widzi palmy i ocean, bo zapraszam na Florydę w takiej kwestii. Łazieneczka też taka skromniutka, wanna była, więc jeszcze oprócz tego, że jakaś tam rozwiązanie, że nie tylko prysznic. Tam on niedawno był przemodelowany, że tam wszędzie jakieś mnóstwo stożków, czostrosłupów poustawianych przez dekoratora wnętrz, wszystko tak na ostro. Tak mniej więcej było wyposażenie szafy, czyli tam był sejf, było żelazko, była jakaś tam deska do prasowania, natomiast brakowało mi, teraz zabrzmi jak takie zblazowane dziewczą, ale brakowało mi mini lodówki i brakowało mi mikrofali, która wydaje mi się, że jest bardzo często standardem, szczególnie na dłuższe pobyty może się to przydać. Tak wyglądał mniej więcej korytarz do tego hotelu. Ten hotel jest w ogóle dość ciemny i dość mroczny. On mi się kojarzył z sezonem American Horror Story, który właśnie dział się w hotelu, bo miał podobny właśnie klimat, takiego różnego rodzaju rozwiązania dekoracyjne były, ciężkie, mroczne. Powiem szczerze, że no, można byłoby się tu nabawić depresji, gdyby się siedziało w tym hotelu, ale z drugiej strony to też popatrzmy na to, że do Nowego Jorku się nie siedzi po to, żeby się zamknąć w pokoju hotelowym i patrzeć w ścianę. Raczej to tylko jest wyłącznie miejsce do spania i tylko tyle, żeby się przespać i gdzieś tam polecieć dalej, zwiedzić, złapać jakiś lot czy cokolwiek innego. W każdym razie tak mniej więcej wyglądają korytarze, tam jest oczywiście jakaś restauracja, są jakieś sklepiki, które są w miarę czynne. Obsługa była całkiem sympatyczna, no i przede wszystkim lokalizacja, bo to jest naprawdę niesamowite, to się wychodzi z tego hotelu tam na lewo, można jak sobie popatrzeć, jak ja wyjdę z tego hotelu, pokażę Wam to mniej więcej, to będziecie mogli zobaczyć, że tam już się zaczyna Times Square, więc na dobrą sprawę no, w samym sercu Manhattanu, hotel z długą tradycją, ja się dowiedziałam nawet, że tam jakieś morderstwa były i podobno nawet tam straszy, to znaczy nie wiem czy straszy, mnie nic nie straszyło, dowiedziałam się o tym po fakcie, więc może na dobrą sprawę nie byłam przygotowana na no ale ogólnie rzecz ujmując, ludzie tam przechodzą, nikt nie marudzi. To właśnie, proszę, w 1928 zbudowane, więc jeżeli ktoś ma ochotę, proszę uprzejmie, chciałam Wam pokazać, jak to wyglądało. Dobra, to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, buziaczki, pa, pa.